poematu 11. I na koniec taki wierszyk dialogowy pod tytułem Mówi za nią. Nie powiesz już nic? Nachyla się nad nią, lecz mówi obok. Ma zamknięte oczy, lekko drżąca dłoń, nogi owinięte kocem w wielkie kwiaty, opuszczona głowa. Mogła być ciocia w coś w ogrodzie, przecież zszedł śnieg i przebiśniegi wypychają ziemię, jeszcze góry są białe, widziałaś? Odsuwa firankę. Słońce czernią wykuwa pasmo karkonoszy. Lecz nic nie mówi. Jeśli odpowiada, to w inny sposób. Ciociu. Patrzy na tulipany, które kiedy wróciła ze szpitala, postawił na stole. Zdaje mu się, że wie, że zna to w końcu już, że w każdym życiu jest taki punkt, coś się wydarza, jak wkracza, jak goniec w tragedii klasycznej. Ostateczność. Karta leci na ziemię. Już jest się po tamtej stronie już lub znów. Nie pierwsza to droga, w którą wyrusza obok tych, co idą w swoją stronę. Jakby mówił za nią, panie, a ja ci uwierzyłem. Lecz nie dodaje reszty. W co? I patrzy na nią. Milczącą, cichą, wycofaną. Wychodzi do ogrodu. W stronę bzów, forsycji, mięsistych magnoli, gdzie trawa się zbiera znów, po śniegu w oczy bije zieleń i żółty błysk azalii koło ogrodzenia odbija słońca blask. Jak to się zmienia, chciałby mówić. Przecież jeszcze niedawno widzi ją jeszcze przez wpół uchylone drzwi, oddaną już, posłaną gdzieś, wybraną. Panie, a ja ci uwierzyłem, mówi za nią. Dziękuję.